certyfikat pochodzenia genealogicznego. Zaświadcza się, że pan Krzysztof Kononowicz, urodzony 21 stycznia 1963 roku w Kętrzynie, syn Bronisława Leonardy z domu Bykowicz, jest prawnukiem marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego. Jestem prawnukiem. Potwierdzony czym? Na zimę. Certyfikatem. Akuratnym. Podpisany przez prezesa. Nie ma większego już dokumentu chyba w Polsce i na świecie. Chyba teraz każdy uwierzy. Cała Polska, że mój pradziadek kim był? Pytam was młodzież. Marszałkiem. Czego był marszałkiem? O co walczył? Wywalczył, że Polska była od morza do morza. To jest dowód wiarygodny. Teraz mogę posługiwać się dwiema nazwiskami. Ja, jako prawnuk tego człowieka ważnego, który walczył za Boga, za Polskę, za ojczyznę walczył, wylewał krew. Czym walczył? Wam powiem, kochani. Sierpami, kosami. Szedł na Niemca, szedł na Moskala. Ruskie dogadali się ze Słowami. Zabrać Polskę. Ten człowiek postanowił nie dać. Ten człowiek przelał krew swoją. Oddał swoje serce. Gdzie leży jego serce? Piłsudskiego. Kto wie? Nie. Na strychu pewnie. Nie wiecie. To jest ważna postacia. Mówiłem dla was. Całą prawdę. Krzysztof Kononowicz Piłsudski.